Dzień dobry. Mówię do Was z Australii, z Cairns w Queensland i dzisiaj przeprowadziłem bardzo ciekawy, ciekawy mam nadzieję eksperyment. Jestem na plaży, nie jestem sam. To są goście, którzy przeprowadzą ten eksperyment. Kuba i Klara. Tak się złożyło, że jakieś 20 metrów od nas siedzą sobie mewy. I już przechodziłem koło tych mech, robiłem im zdjęcia, jedna nawet teraz do nas podchodzi z tego co widzę. I możemy przetestować coś bardzo ciekawego, co wiąże się w pewien sposób nawet z Darwinem. Kiedy Darwin przypłynął na wyspę Galapagos, miał okazję po raz pierwszy zobaczyć legwany, które tam żyją. No i przeprowadził taki eksperyment, że podszedł do legwana i wrzucił go do morza. Po czym legwan wyszedł i położył się praktycznie w tym samym miejscu. Darwin postanowił, że zrobi to jeszcze raz, więc znowu wrzucił tego legwana do morza. On znowu szybko wyszedł, położył się w tym samym miejscu, żeby obecnąć i tak dalej, i tak dalej. Darwin powtarzał to kilka razy. Wniosek z tego eksperymentu według Darwina był taki, że legwany są potwornie głupie. Natomiast nie do końca musi to być prawda. Na swój sposób nawet można powiedzieć, że ludzie na Galapagos są w pewien sposób głupi, ale to może nadinterpretacja. Zaraz zobaczymy, co się stanie, jak Klara z Kubą będą podchodzili do tych mew. Zobaczymy, z jakiej odległości one zaczną przed nimi uciekać, a na jakiej będą jeszcze ich tolerować. No to do dzieła. Ile to może być metrów? A teraz zatrzymajcie się i w pewnym momencie one powinny zacząć Was ignorować, uznać, że to jest odpowiedni dystans. Jeżeli podejdziecie trochę bliżej, to znowu zaczną się przesuwać. Zróbcie ze dwa kroki do przodu. Może jeszcze nawet bliżej będzie. Ale jednak większość stada Was nie akceptuje bliżej niż powiedziałbym 6 metrów. Dziękuję Wam za pomoc. W ten sposób eksperymentalnie ustaliliśmy, jeszcze się tylko wyostrzę, że dystans ucieczki dla tych mew, dla tych ptaków morskich wynosi no, około właśnie 5-6 metrów. Z czego to wynika? No, z wielu czynników, bo można w ogóle nawiązać do tego, skąd to spostrzeżenie u Darwina. Po prostu legwany, które tam żyją, nie miały nigdy naturalnych wrogów na lądzie, w związku z tym nic, co przychodziło do nich z lądu, nie mogło im w żaden sposób zagrozić. I w pewien sposób ludzie wykorzystali to i niechcący, przez ludzkie zachowanie, teraz te jaszczurki, te gady lądowe są w bardzo nieciekawej sytuacji, grozi im wyginięcie. Chodzi o to, że sprowadziliśmy na wyspy koty i psy. I te koty i psy mają właśnie możliwość korzystania z takiego praktycznie darmowego posiłku. Posiłku, który nie ucieka. Warto też zaznaczyć, że ten dystans ucieczki to nie jest jakaś taka stała, absolutna, bo kiedy robi się doświadczenia na tych samych jaszczurkach, na których eksperymentował Darwin, to z każdym kolejnym schwytaniem przez człowieka ten dystans najpierw się pojawia, a potem się wydłuża, czyli dopiero kiedy jaszczurce uda się swobodnie uciec z danego dystansu, to można powiedzieć, że ma ona wyuczony dystans ucieczki przed człowiekiem. Przypominam, dystans ucieczki to jest taka odległość w naturalnym środowisku, na której zaczynają konkretne zwierzęta uciekać. I warto też zaznaczyć, że ten dystans będzie zależał jednak od środowiska. To znaczy, jeżeli czytaliście książkę Rzecz o ptakach autorstwa Noah Strikera, to on tam w kapitalny sposób opisuje, że jeżeli chcecie schwytać pingwina, to wystarczy do niego podejść i zabrać go ze sobą. Oczywiście potem wyjaśnia, że to jest duże nadużycie. Niemniej rzeczywiście jest tak, że pingwiny na lądzie nie mają drapieżników, które by na nie polowały i w związku z tym można do nich naprawdę blisko podejść. Co więcej, to są ciekawskie stworzenia i one same do człowieka podchodzą. Natomiast w morzu? No w morzu jest to zupełnie inaczej, bo tam są lwy morskie i pingwiny nie czują strachu na lądzie, ale w morzu jak najbardziej, w środowisku wodnym jak najbardziej i bardzo często ponoć tłumnie gromadzą się na krawędzi wybrzeża, z którego mają do oceanu skakać, bo nikt nie chce być pierwszy na najgorzej, bo trafia na najbardziej głodne drapieżniki średnio w otoczeniu. Nie powiedziałem tego wyraźnie, ale w naturze ten dystans powstaje też w bardzo prosty sposób, być może dla niektórych oczywisty. Ewolucyjnie, to znaczy osobniki, które nie uciekają, giną. Te, które mają w sobie instynkt ucieczki, genetycznie zaprogramowany, przeżywają i przekazują te geny dalej.
I może być tak, że nawet blisko spokrewnione ze sobą, tak przynajmniej się wydawało, gatunki mogą mieć bardzo różny dystans ucieczki. Na przykład orzeł bielik ma dystans ucieczki przed człowiekiem w naturalnym środowisku 400-800 metrów, a na przykład myszołów galapagoski, czyli inny drapieżny ptak, zero. Wszystko dlatego, że tak jak mówię, on, kiedy ewoluował na wyspach Galapagos, nie miał lądowych wrogów, nie miał lądowych drapieżników, które mogłyby go zabić. Dlatego tej presji ewolucyjnej, o której mówiłem, nie było. Myślę, że kilku osobom mogło przyjść do głowy jeszcze jedno pytanie. Skoro przeżycie zwierzęcia zależy od tego, jak szybko zacznie uciekać przed potencjalnym niebezpieczeństwem, to dlaczego ten dystans ucieczki nie jest bardzo duży dla wszystkich organizmów, tak z założenia? No, sprawa jest bardzo prosta, bo każda ucieczka wymaga energii i w związku z tym są dwa czynniki, które wpływają na ten dystans ucieczki. Jedno, żeby uciekać jak najrzadziej, bo to oszczędza energię i to każe skracać dystans ucieczki, a drugie, żeby skutecznie uciekać, kiedy to niebezpieczeństwo już jest realne, czyli wydłużanie tego dystansu ucieczki, stąd taka równowaga i tych czynników jest bardzo dużo, bo to nie jest tak uniwersalnie, że na przykład wszystkie mewy będą uciekały przed człowiekiem z 10 metrów. Nie, to będzie zależało od tego na przykład jaka jest pora roku, bo bardzo często zimujące ptaki mają inny dystans ucieczki niż w momencie, kiedy trwają gody. Właśnie od tego, czy trwają gody, czy są jakieś zachowania socjalne, bo jaszczurki na przykład uciekają z krótszych dystansów, kiedy są zaangażowane w zaloty. Albo na przykład od tego, czy ptaki są karmione, albo czy są w dużych grupach, bo w miejscach, gdzie ptaki są w dużych grupach karmione, ten dystans ucieczki jest dużo, dużo krótszy. No i ważne jest to, gdzie żyją zwierzęta. Zwierzęta żyjące w miastach mają krótsze dystanse ucieczki niż przedstawiciele tych samych gatunków na wsiach. Jeżeli można to jakoś streścić, to generalnie dla zwierzęcia bardzo ważne są informacje, co można zjeść, przed czym powinno uciekać i z kim powinno kopulować, a ewolucja promuje zachowania, które pozwalają te czynności, uciekanie, jedzenie i kopulację wykonywać lepiej, skuteczniej. I tak na szybko to tyle. Oczywiście wiem, że z mojej strony to nie było bardzo sympatyczne względem tych ptaków, żeby je tak straszyć, bo nie powinno się straszyć zwierząt. I tak mają wystarczająco dużo stresu w naturalnym środowisku. Ale mam nadzieję, że zrobiłem to na tyle humanitarnie, na ile umiałem. W zasadzie moi pomocnicy zrobili to na tyle humanitarnie, na ile umieli. Krótki materiał, nazwijmy to materiałem. Krótki materiał o dystansie ucieczki zwierząt prosto z wybrzeża Australii. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam przypadł do gustu. Do zobaczenia, do usłyszenia.